mój kumpel, który również bardzo dobrze zna Mazaka i razem będziemy po prostu oglądać tą wkrętkę, bo to będzie mocne. Na sam koniec zadzwonimy sobie do Mazaka i spytamy go, czy się wkręcił i jak się czuje, bo no na pewno będzie ostro. Mazak, sorry, pozdrawiam cię, ale musiałem to zrobić. Jak wszystko się uda, Meduszce, wysyłam później 200 do Nate'a za dobrą wkrętkę. Maciek? No, halo. Masz chwilę, bo troszeczkę późno dzwonię, nie wiem czy mogę o tej godzinie ci głowę zawracać. Ej, nie pamiętam tego telefonu! Nie wiem kto mówi. Ja jestem z twojego kanału i chodzi o to, że chciałem autko kupić. Kurde, jest trochę po 22, co? No jest trochę późno, ale kurczę, bardzo mi zależy, wiesz, bo mojej mamusce się samochód zepsuł i potrzebujemy jakieś szybko na zastępstwo. I tak jakoś kurde, wiem, że jest późno, no sorry wariacie, ale... Damy radę coś, kurde, działać, czy... Prezes, człowieku! Popiel! Dzięki za 120 zł, mordo! Kurde, kumas, co się dzieje? O, mi się wystraszyłaś. Mega, co się skupiłam, co tam? 120 zł, prezes wysłał. 120 zł. Boże, co za świra, a ja z nim przed chwilą na Discordzie jeszcze gadałam. To jest wariat meduzy, kurde, number one. Ja pierdzielę, człowieku! Serio? Ty jesteś szalony! Kurde, 120 zł nam tu wysłał, czorcik. Ej, ten czas trzeba wywalić, bo dzisiaj czas nie obowiązuje, widzowie. Bo zmienię opis live'a. No właśnie, muszę zaraz zmienić. Uwaga, oglądamy dalej. Ja też, no ja się na autach w ogóle nie znam. Chciałbym, żebyś po prostu doradził jakiś samochód ogarnąć dla mojej mamuśki, żeby mało palił jakiś taki, wiesz, do jeżdżenia po mieście. No tak do 17-18 tysięcy. Masz coś takiego? Kurde, no mam... W takim wypadku najgorszym do 25 tysięcy może być, nie? Garbusik w Cabrio. Jaki to jest? Jaka to jest marka? Ja sobie wpiszę szybko w Google. Co ty tutaj tak rozmyśliło? Najgorszym do 25 tysięcy może być, nie? Tak rozmyśliło? Spoko, żało. Busik w Cabrio. Jaki to jest? Jaka to jest marka? Ja sobie wpiszę szybko w Google, jak to wygląda. Widzę tego garbusika. To jest Volkswagen. On jest niemiecki tablica, bo ja go kupiłem. To jest auto mojej dziewczyny i on jest zarejestrowany, opłacony, wszystko normalnie. No, to poczekaj, to ja ci dam moją mamę. Ona też ogląda twój kanał, dobra? Mamo, zobacz taki samochód. Halo, dzień dobry! Proszę pana, ja tutaj z synem, my szukamy dla mnie samochodu, bo ja muszę żeby po wódkę jeździć do szkoły. Boję się. Kurwa, Mazak! Rozkminił po głosie. Kurde, rozłączył się, nie wyszło w krzyku. Siema, mordo! Wiesz co, ja bym jakiegoś garbusika bym chciał kupić. Masz jakiś dla tej, jakiś ten? Ale się zgrało, stary, idealnie. Wiecie co jest zajebiste? Wiecie co jest zajebiste? Że oglądam chłopa, jak się śmieje podczas mojego live'a. To jest takie fajne uczucie, że koniec, nie? Wysyłajcie mi wariaty takie filmiki, jak siedzicie i czujecie pompę na live'ie, bo to jest zajebiste. To jest normalnie takie... Dla mnie szczerze to jest takie docenienie, nie? Tych live'ów naszych, kurde. Wiecie jak zajebiście się ogląda gościa, który ogląda ciebie i się śmieje? To jest super! Przypadek? Fajnie. W tym samym momencie ja się rozłączyłem, bo do mnie dzwoni ziomek i... Ja mnie raz tak kryłem, no właśnie ja wam nie wierzę, dlatego... Nie, zdup! Ale ziomal zdupcył, chłopie, taką wkrętkę od wczoraj ją szykowałem. No? O tej godzinie by to zjechało. I w momencie jak on do mnie dzwonił ziomek i pisze stary Meduza do ciebie dzwoni, dawaj. Aaa, kurde, to ziomek spalił trochę, bo coś czuję, że mogłaby być mocna rozmowa. Mogę się nie rozłączyć. No, myślę, że właśnie dłużej ta rozmowa poleci, ale mocno, dobra, beka. Kurde, szkoda, że ten ziomul mu przekminił. Jakby mu nie przekminił, to ta rozmowa dalej by trwała i podejrzewam, że Mazak do samego końca by się w ogóle nie skapnął i dopiero później byśmy do niego zadzwonili. No, a jakby się nie skapnął, to byłby dobry telefon. To byłby dobry telefon, bo on uwierzył. Ale nie, no i tak śmiesznie. A jest. Krzychu!
200 zł! Ja pierdzielę, Krzychu, wariacie! Dobrze jest, elegancko. Pozdro, Leduska, pozdro. Kurde, nie udało się sparkować. Znaczy, udało się troszeczkę sparkować ziomala, było śmiesznie, ale zjebał jego kumpel, że zadzwonił do niego. Elo mordy, witam serdecznie, Robert Lewando, a nie, przepraszam, poczciwy Krzychu z tej strony. Jak oglądam vlogi, mam ochotę robić vlogi, kurde. Bez kitu, mam normalnie ochotę nagrać vloga, jak oglądam vlogi.